Cześć, witam was w następnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie sadzić kapustę wprost do gruntu. Jest dzisiaj 5 maja 2020 rok, więc sobie będziemy sadzić właśnie tą kapustę. Jest to kapusta, już wam pokazuję. O, jest to kapusta biała, odmiana wam się tutaj będzie na ekranie, bo dokładnie nie pamiętam. Mam tutaj takie 8 sztuk, tutaj trochę takie wybiegłe może. Tutaj trzeba troszkę głębiej tutaj wsadzić, na pewno do gruntu. Ta jest ładna, ta trochę przychorowała. No nie wiem, każdy coś innego dolega, krótko mówiąc. Ale miejmy nadzieję, że będą ładne zbiory. Tutaj właśnie wczoraj sobie gnojówkę, znaczy tam pokrzywy uzbierałem i sobie gnojówkę zacząłem robić. A że dzisiaj jest chłodno, właśnie pada, jak widzicie. Padało, tak przelotne są opady, no to wolniej będzie się ta gnojówka robić przez te chłodniejsze temperatury. Ale już chyba od jutra, od środy właśnie ma być trochę cieplej. Więc to jest na plus. Tutaj widzicie moją rozsadę kapusty czerwonej, którą będziemy sobie sadzić. Właśnie tutaj, jak tu mamy ten inspekt, będzie kapusta sadzona, gdy właśnie rozkręcimy ten inspekt, ponieważ gdy tak już za tydzień albo dwa, jak już będzie mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków, no to będzie rozkręcany i jak już po prostu wiecie, mam ponad 100 sadzonek, no to nie będzie potrzebne, to się go po prostu rozkręci i na za rok zrobi ten folię, wiecie, się pochowa po prostu to wszystko i zaoszczędzimy miejsce. No więc widzicie, tutaj kapusta trochę wybiegnięta, trochę bardzo, ale przynajmniej chorób nie ma i jest po prostu ładna. Stanowisko tutaj jest takie słoneczne, od rana do wieczora jest słonecznie, calutki dzień. Jest słonecznie wapnowana jesienią poprzedniego roku. Obornik dawany chyba w tamtym roku, jak były tutaj pomidory w tym miejscu. No i co mogę wam powiedzieć? Chyba przedwczoraj tutaj dawałem kompost, tutaj widać nawet tutaj jakieś odpadki. Tutaj na to całe poletko, bo tutaj też będą ogórki, więc tutaj trochę go wysypałem. To nieprzerobione odpadki też tutaj były. Po prostu wysypałem, przekopałem lekko i tak to wygląda. Tu zobaczcie, jak grzodkiewki mi na grządce ładnie rosną. Trochę tak się rozsiały, a tak ten, no, całą skrzynkę, ale ładnie jest. Właśnie z tego kompostownika wziąłem kompost. To jest to kompost tamtego roku. Wybierałem bardziej ten przerobiony ziemię. To bardziej przerobioną, było go nawet sporo. No i co, tutaj jeszcze tylko tymi bronami. O, tu widzicie te brony. O, tutaj. Zaraz właśnie takim jakby trójzębem tutaj przykopię, znaczy wiecie. Dobrze, więc tutaj już zrobiłem tymi bronami. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj widzicie, tu nawet cebula nawet się nazywa. No to jakieś resztki cebuli, resztki różne. Ogólnie jest wilgotno, bo pada, więc tak w ziemi aż za mokre to mi się dobrze nie robi. Tak się gliniasta taka ziemia jest, widzicie. Znaczy jak jest za mokre, tak się trochę dziwnie w sumie robi, tak gorzej, krótko mówiąc. Najlepiej jak nie jest ani za wilgotna, ani za sucha. Ale będzie dobrze, bo już powinno się nawet kurde w połowie kwietnia sadzić. Ale ja się po prostu bałem przez przymrozki. No i dlatego tak właśnie późno w miarę sadzę. No i co, tutaj zaraz będziemy sobie wymiary przygotowywać. Jest to 50 cm w rzędzie i tam z 50 cm od tej redlinki. Dobrze, więc sobie już wyrównałem powierzchnię grabiami. I tutaj będzie w rządku akurat 8 sadzonek. Tutaj chyba 20 cm od dróżki, tak, nic daleko. Tutaj jest 50 cm od redliny. I tutaj właśnie takie kropki zrobiłem, zaraz wam pokażę, jak będę to mniej więcej robił, ale najpierw sobie właśnie zrobię takie dołki. Dobrze, więc dołki zrobione. No i tutaj już pierwszą sobie wsadziłem próbną, żeby tutaj wam ten tak pokazać tak ładnie. Znaczy starałem się delikatnie tutaj wyciągać ją. Myślę, że się przyjmie. Tak dla ciekawskich bardziej, co się interesują moim kanałem, kapustę uprawiam pierwszy raz, tak samo jak robię pierwszy raz i rozsadę. Teraz tutaj sadzimy tą, pokażę wam jak to robię. Tu jest trochę akurat za głęboko, o ten wapno jeszcze widać z tamtego roku. No i co, tutaj tak uklepać troszkę. O, nawet jeszcze trochę za głęboko, tutaj jeszcze trochę, więc jak widzicie tutaj musimy podrównać. No, myślę, że będzie teraz dobrze, jak widzicie. Teraz akurat mi się statyw popsuł, ale muszę sobie to wyciągnąć jakoś. Dobrze, więc póki co tak to wygląda, jak sobie wyciągnąłem. O, tu widzicie, korzenie ładnie rozrośnięte tak delikatnie, o, żeby nie uszkodzić.
No i widzicie, tak to wygląda, ładnie rozrośnięta sadzonka. I teraz tylko naokoło przysypujemy. O, tutaj na środeczku. I teraz ładnie tylko przysypać tutaj i uklepać i będzie dobrze. Dobrze, więc za wiele wam tutaj nie pokazywałem, ale już jest posadzone. Ładnie nawet wygląda tutaj. Tylko jedna sadzonka mi się uszkodziła podczas wyciągania z doniczki, się po prostu ziemia rozsypała. Przez to po prostu stracona jest po prostu. No i co, tutaj mamy 7 sadzonek. Jak widać. Na razie nie podlewam, bo pada, już akurat teraz trochę przestaje. No wiecie, takie przyloty, raz pada, raz nie, jeszcze w nocy teraz zlało deszczem, więc będzie dobrze, myślę. A tutaj sobie jeszcze zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Tu wam pokażę mniej więcej. O, tutaj ta najładniejsza. Tak wygląda. No i myślę, że się przyjmą wszystkie. Oby się przyjęły, bo białych mam nie za wiele. Mam jeszcze tam 4 dosiane, tam wiecie, te takie niedawno zasiewane 4 sadzonki kapusty białej. Tam wykiełkowały, mogliście wcześniej widzieć tam, jak pokazałem, te czerwone kapusty. No i co, tutaj będą właśnie te kapusty białe. Tutaj widzę, że może tu mam nawet tak sporo miejsca, więc tu może jeszcze rządek buraczków zasieję. Czerwona kula 2 albo opolskie, no nie wiem, zobaczę. I kapusta potem będzie czerwona, kapusta iść tak. I tu ogórki może też tak będą szły. Ale tu będą raczej rządek będzie ogórków. A później kapusta będzie szła tak, albo coś takiego. Na razie taki jest plan, ale wiecie, to wszystko może się zmienić. No i co? Jeszcze wam przed zakończeniem odcinka pokażę mój bób. Jak kiełkuje. Ładnie nawet, powiem wam trochę późno, bo nawet głęboko siałem, ale ładnie jest. Zapraszam do odcinka Sianie Bobu. Na końcu odcinka możecie kliknąć w obrazek, się wam wyświetli. No i co, tutaj widzicie, ładnie wschodzą, są te troszkę wcześniejsze. Tam do końca aż nie zeszły, a są te siane tam parę dni później, tam tydzień później. No to co, tutaj te są były podkiełkowane, ale siane o tydzień później od tych chyba, coś takiego, tam parę dni. No i co, tak wygląda to wszystko. Obejrzyjcie mam przednie filmy, które wyświetlą wam się tutaj na ekranie. Tutaj macie odcinek z właśnie siania bobu. Tutaj macie odcinek z siania buraczków. Tutaj co, tutaj sialiśmy. Widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał. Cześć.